witam wszystkich i w tym filmie zapraszam na spacer z nami na Rusinową Polanę i gęsią szyję w zimowych warunkach. Mamy środek zimy, czyli właśnie luty. Zaczynamy od parkingu w Brzezinach. Pogoda nawet w miarę lekka, odbiórz. Później ma być słońce. To się jeszcze okaże. No zapraszam. Naszą wędrówkę rozpoczynamy od pozostawienia auta na parkingu w Brzezinach. I początkowo udajemy się czarnym szlakiem w stronę dawnej Polany Posterskiej, czyli psiej trawki. I po jakiejś godzinie, nie, co ja mówię po godzinie, po 27 minutach dołączamy do szlaku czerwonego, który nas zaraz zaprowadzi na psią trawkę. 15 minut mamy. Zobaczymy, czy damy radę 15 minut. Jak jest pogoda nieprzewidywalna, tym bardziej zimą. Czy tak trochę właśnie generalnie mamy trochę nie farta do pogody w Tatrach. Bo jak byliśmy latem, to dwa dni było tak, że padał deszcz. Teraz przyjechaliśmy zimą. Do pierwszego dnia tak wiało i sypało, że się w ogóle nie dało wyjść. A teraz jakiś tutaj, jak wcześniej mówiłem, że jest odwilż, jakaś delikatna mrzaweczka, połowa lutego, a od początku stycznia wyczytałem, że słonecznych dni do dzisiaj w Tatrach było całe 7. Ktoś planuje urlop, no to właśnie ciężko. Trzeba mieć farta. Tak jak my w tamtym roku, co jeździliśmy na Śnieżkę, tu będzie film, zimową porą, gdzie mieliśmy po prostu idealną pogodę, perfekcyjną, zero chmur, zero wiatru, a w Tatrach właśnie jest loteria. Ale już dochodzimy, widzę, że do psiej trawki, tam sobie odpoczniemy, napijemy się ciepłej herbaty, no i pójdziemy dalej. Tutaj droga łączy się ze szlakiem czerwonym, który to docelowo doprowadza przez Dolinę Waksmucką nad Morskie Oko. Lecz my udajemy się tym szlakiem na Rówień Waksmucką, z której to następnie będziemy odbijać na szlak zielony na gęsią szyję. Już tu od psiej trawki trochę inne warunki. Tam był do hali gąsienicowej, wiadomo, szlak przetarty. To już mamy trochę warunki gorsze, cięższe, ale się dobrze idzie. Według tablicy 50 minut jest tam na właśnie równie Waksmucką, ale to chyba jest liczone w letnich warunkach, bo podejrzewam, że zamienia nam to trochę więcej. No dobra, no to let's go.
Widać, szlak mamy jako tako przytarty. Japońsko jako tako. A trochę takie męczące podejście. Jeszcze w tym śniegu to jeszcze bardziej nogi się męczą, nie? Ale to sam fakt tutaj właśnie bycia w górach wszystko rewanżuje. Około 2 godzin nam zajęło dojście do właśnie równi w Aksmuckie. W tym mokrym śniegu to się ciężko idzie, ale już teraz coś nam z górki zostało. O, właśnie. Się przyjaśniać i coś się za mną zaczyna właśnie przyjaśniać. Jakiś niebieski kolor zaczynają być widoczne na niebie. Z przodu lekko też. Akurat dochodzimy do gęsiej szyi. Zobaczymy, może trafimy na okno pogodowe. Oby tak było. Tam dalej możemy dojść do roztoki, ale niestety są pozamykane szlaki właśnie od roztoki, w ogóle od palenicy Białszańskiej, bo jest zagrożenie lawinowe i cała droga nawet od palenicy na morskie oko jest też zamknięte. Już nie wspomnę o dojście do Piątki, bo tam to już jest w ogóle masakra. Dlatego się staramy wybierać takie szlaki, żeby można było jeszcze w miarę gdzieś pójść i zobaczyć jakiś właśnie widok. No i padło właśnie na gęsią szyję dzisiaj. Ale muszę chwilę poczekać na właśnie resztę, bo gdzieś się naciągają. O, już to jeden nadciąga towarzysz, ale jest akurat ma plus taki, że jest taki lekki, że nie wpada w zaspy. Idzie po śniegu i się nie zapada, tak jak my. Bo tutaj, jak widać, jest troszeczkę śniegu. A mamy 25 minut jeszcze nam zostało, bo tu już znaki są. Blisko. Blisko, blisko, także możemy sobie wyjść w 20 minut, to taki lajcik, nie? Ale zobacz, Pati, robi nam się pogoda, patrz na niebo. No, bardzo ładnie. Także może coś się zobaczy, jak wcześniej powiedziałem. Ale sam fakt, mówię, tak wcześniej tutaj bycia w Tatrach, to szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o nas. Gdzie mamy trochę właśnie kawałek do gór, bo ze Szczecina, no to już zawsze coś innego, nie? Have forgotten our lines cross. We're wasting time on stuff that doesn't really matter. While wishing for something better. I try to fix things. Tutaj jest pięknie, można powiedzieć, w tych jeszcze kolorach, jak jeszcze ten niebieski kolor zaczyna prześwitywać z nieba, to naprawdę robi się ładnie.
the start. This wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. Teraz drugi założyłem okularze, ale teraz nie dlatego, że mi się nie raził, tylko teraz już mnie zaczęło słoneczko razić. Ale to dobry znak. No, zostało jakieś 15 minut do celu, a pogoda się robi coraz ładniejsza. Może parę fotek się podobi. Będzie git. Start. This wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. No. Mama, patrz. Tam będzie jeszcze ładnie. Akurat mamy okno pogodowe. Zobacz. Start. This wouldn't have ended with broken hearts.
wspomniałem wcześniej, na okno pogodowe i mieliśmy piękną panoramę. Po spędzeniu kilkunastu minut na gęsiej szyi podajemy się dalej szlakiem zielonym na roślinową polanę, do której mamy niespełna 1,5 km. Tak jak właśnie wcześniej powiedziałem, mimo zagrożenia właśnie lawin na Tatrach, tak? Także tutaj można spokojnie, śmiało przyjść, no bez jakiegoś tam większego trudu, tak? Znaczy my zaczynaliśmy od brzezin, ale tu właśnie jak będziemy wychodzili, no to będzie trasa szybsza i o wiele krótsza, ale my sobie takie właśnie kółeczko zrobiliśmy. Jakie były widoki, jak podzieliliśmy, a teraz jak wchodzimy, bo właśnie w naszej prawej jest przepiękna panorama Tatr pokryta śniegiem. Mieliśmy farta, bo rzadko kiedy taka pogoda jest, znaczy jak wcześniej powiedziałem, że od nowego roku to bardzo mało takich dni było słonecznych, ale nam się wczoraj udało i dzisiaj się też udało. A teraz staramy się zejść na Rusinową. Tam już sporo ludzi. Nie polecam tutaj wejścia ani zejścia bez raków, bo tutaj widziałem, jak wchodzą i schodzą bez raków. To po prostu katastrofa, nie? No i teraz schodzimy sobie po tych niby przybędnych schodach na gęsią szyję, których w tym momencie nie widać, bo są zaśnieżone, ale właśnie jak tutaj schodzimy, to zrobiła nam się teraz pogoda wręcz idealna, zaraz pokażę. Także można powiedzieć, że trafiliśmy z pogodą, a w ogóle rano się wydawało, że dzisiaj będzie tak zwana kupa. Dopiero tutaj widać wspomniane przeze mnie słynne schody właśnie na gęsią szyję z Rusinowej. A ja patrzę ciągle na tą panoramę i się non stop zachwycam, a tu mój syn przyjeżdża na dupie. Gratulacje. Thank you.
Mamy godzinę do Zazadnia i tam sobie już podejdziemy asfaltem do parkingu w Brzezinach. I tak sobie to dzisiaj skończymy, te nasze wejście i wyjście w góry. Także jak wcześniej powiedziałem, pogoda bomba. Wchodzimy tak zwaną drogą Filipka. Jeszcze nam pół godziny zostało do, tak naprawdę do asfaltu, bo jeszcze musimy kawałek, jak wcześniej powiedziałem, przejść asfaltem, ale idzie się dobrze, bo to już jest, jak widać, ubite, w przeciwieństwie do właśnie od właśnie Brzezin, jak zaczynaliśmy, gdzie był mokry, kopny śnieg i bardzo się ciężko szło. Ale sobie zrobiliśmy takie właśnie kółeczko, dlatego że nie chcieliśmy wracać tą samą trasą. Takie urozmaicenie. Dochodzimy pomału właśnie już do asfaltu, do parkingu. Droga Filipka właśnie, jak wcześniej wspomniałem, tak to się nazywa. A będziemy musieli drogą Oswalda Balzera zejść sobie jeszcze kawałek w stronę Brzezin. Myślę, że za długo to nam nie zajmie, jeszcze około 20 minut. Także szczerze polecamy naszą tutaj właśnie drogę. Tym bardziej zimą, gdzie no za bardzo nie ma się tego pola do popisu, tym bardziej teraz, gdzie jest zagrożenie lawiną trójka. A tu można sobie śmiało z rodziną, z dziećmi jak najbardziej wybrać się na taki spacer. I to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do subskrybowania kanału. I to tyle, cześć! Tak jak było widać, moje raki z Allegro nie wytrzymały dwóch dni wędrówek po górach. Także polecam kupować dobre raki, bo moje niestety już po drugim dniu ważenia po górach uszkodziły się, tak? Pękła gumka, nie? Niestety.